W związku ze zmianą nazwy z powiatu jeleniogórskiego na karkonoski o zdanie w tej sprawie pytani byli m.in. włodarze poszczególnych gmin. Dobrą okazją do tego, żeby zapytać samorządowców, szefów gmin, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, co sądzą o tym pomyśle, były wyjazdowe komisje turystyki, na których właśnie spotykaliśmy się z mieszkańcami, z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Z pytaniem, co sądzą na ten temat. No i tu muszę przyznać, że spotkaliśmy się z pozytywną opinią. Nawet niektóre samorządy wyprzedzając już podjęły swoją uchwałę, jakby wspierając ten pomysł. Mówię tutaj o gminie, o mieście Szklarska Poręba. Taką uchwałę radni już przyjęli. Jest jedna gmina, która ma pewne wątpliwości. Jest to gmina Stara Kamienica. Tam radni sugerowali, że dobrze by było, gdyby była to nazwa nie powiat karkonoski, tylko powiat karkonosko-izerski. Po tym jak uchwała związana ze zmianą nazwy na powiat karkonoski została wczoraj przegłosowana przez radnych, przeprowadzona zostanie teraz długofalowa procedura. Będą konsultacje społeczne. Po tych konsultacjach społecznych zakładając, że będą one miały wynik pozytywny, rada podejmie konkretną uchwałę o zmianie powiatu. Ta uchwała trafi z wnioskiem w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów i tam leży decyzja. Właśnie Prezes Rady Ministrów będzie podejmował decyzję w tej sprawie, czy ta nazwa będzie zmieniona, czy też nie będzie zmieniona. Mam nadzieję, że jeżeli przejdziemy pozytywnie całą procedurę, to premier się przychyli do tego wniosku. W trakcie 11 sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego radni podejmowali także uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego za rok 2018.